Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie realizuje zadanie Aktywni, Kreatywni i Samodzielni. Dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, a po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Do partnerskiej współpracy w realizacji tego zadania zaprosiliśmy Dom Pomocy Społecznej w Babicy. Odbiorcami jest grupa 40 mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej z Brzozowa, Babicy i Filip Strągowej Woli. Realizacja zadania zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu rękodzielnictwa, makramy, tkactwa, krawiectwa, z zakresu papieroplastyki, gdzie główną techniką jest scrapbooking, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji ruchowej z przemarszami, Nordic Walking, a także spotkania integracyjne. Zajęcia te są wzbogaceniem oferty proponowanej przez DPS naszym podopiecznym, a także wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom. Dzięki dofinansowaniu w kwocie powyżej 33 tysięcy złotych możliwe było zakupienie wielu profesjonalnych urządzeń, a także materiałów do realizacji tych zadań. Zarówno dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie, jak i w Babicy są doskonałą okazją, by zapoznać się z bardzo atrakcyjną techniką artystyczną, jaką jest scrapbooking. Podstawowym materiałem, który wykorzystujemy w tej technice, jest właśnie papier. A papier daje nam bardzo wiele możliwości i przy użyciu sprzętu specjalistycznego w postaci wycinarki, w postaci tutaj tabliczek do bindowania, dziurkaczy i innych akcesoriów z papieru jesteśmy w stanie zrobić praktycznie wszystko, czego dowodem są oto te przepiękne prace, które są wykonane podczas naszych wspólnych zajęć i są efektem naszych wspólnych spotkań. Na warsztatach z makramy naszym głównym celem jest zapoznanie uczestników z techniką kreatywnie rozwijającą wyobraźnię, a także rozwijające zdolności manualne. Makrama jest to technika polegająca na zaplataniu, wiązaniu węzłów odpowiedniego sznurka, za pomocą którego możemy wykonać przepiękne ozdoby świąteczne bądź elementy dekoracyjne. Rozkręcamy, rozkręcamy. O, tak żeby te niteczki rozkręcić. Zaczynać od dołu. Dobrze? Rozkręcać. Ten sznureczek rozkręcamy od dołu. Z dwóch stron to ma być? Z dwóch stron. Tutaj pani Marysia przepięknie zrobiła. Wszystko powkładała pod spód. Teraz pani Mario musimy na górę położyć i przeciągać. Wykonywanie makramy daje nam dużo radości, relaksu, odpoczynku, uczy nas kreatywności i cierpliwości. A przy tym panująca miła, spokojna atmosfera zbliża nas do siebie, wycisza nas, co jest bardzo ważne w życiu i współżyciu mieszkańców. Głównym celem warsztatów tkackich jest zapoznanie mieszkańców z nową techniką tkacką, która pozwoli nam udoskonalić warsztaty terapii zajęciowej w naszym domu.
A w warsztatach tych wykonamy gobelin. Każdy z uczestników otrzyma ramy, wełnę. Musi zaprojektować sobie odpowiedni wzór. Będziemy tkać wątek przez nici osnowy. Na warsztatach rękodzielniczych dekupaż zapoznamy się z techniką zdobniczą, która polega na przyklejaniu ozdobnych serwetek bądź papieru ryżowego na odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Nasi mieszkańcy na dzisiejszych warsztatach wykonają ozdobną skrzyneczkę, ramkę na zdjęcia, zakładkę do książki, medaliony świąteczne według własnego wyboru i uznania. Nakleją na serwetkę, którą odpowiednio zabezpieczą i zaimpregnują. Jest to przepiękne zdobienie przedmiotów, które nam daje dużo radości i satysfakcji. Znajdujemy się w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Babicy z filią Strągowej Woli. W Domu Pomocy Społecznej w Babicy został także zrealizowany instruktaż Nordic Walking. Nasi mieszkańcy wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie maszerowali naszymi alejkami wraz z instruktorem Nordic Walking. W ramach realizacji projektu odbyła się także pogadanka na temat zdrowia, profilaktyki zdrowia oraz aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Poprzez udział w projekcie nasi mieszkańcy zyskali nowe przyjaźnie, nowe doświadczenia i są bardzo zadowoleni z przebiegu tego zadania. Chciałam nadmienić, że zakupione sprzęty, a także materiały będą wykorzystywane także po zakończeniu zadania w pracy z naszymi mieszkańcami, z naszymi podopiecznymi, którzy nadal będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, swoje pasje, tworzyć kolejne wspaniałe dzieła, które sprawiają im wiele radości, a wykonanie których wkładają wiele serca. Zadanie publiczne Aktywni, Kreatywni, Samodzielni przeprowadzone w DPS w Babicy oraz w DPS w Brzozowie stanowi zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Dobrze, złapcie sobie ich tutaj i rozgrzejcie sobie, to idziemy troszkę, pomaszerujcie na razie. Rozgrzejemy się, maszerujemy.